We wtorek 8 listopada w Ewangelickim Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie miało miejsce spotkanie pod hasłem Jesienne Biesiadowanie, w którym uczestniczyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał zespół regionalny Jetelinka. Jesienne biesiadowanie w Domu Opieki w Dzięgielowie, myślę, udane pensjonariuszom, mieszkańcom się podobało. Myślę, że się bardzo podobało, zwłaszcza, że dzisiejsza pogoda już do tego nastrajała, właśnie taka jesienna, kolorowa, ciepła, słoneczna, a z drugiej strony właśnie też i sama atmosfera, która była wytworzona przez wspólny śpiew na początku, też i występ samych podopiecznych, którzy przygotowali dwa wiersze, a potem no, nasi goście z Jaworzynki, którzy pięknie nam zaśpiewali różne właśnie nasze regionalne pieśni ludowe, kościelne i tak rozruszali. I myślę, że to jeszcze było o tyle ważne i piękne, że w tym zespole były też dzieci, a dzieci zawsze, gdy osoby starsze je widzą w domu opieki, no wzbudza to ich wspomnienia z dzieciństwa, młodość, siły, witalność, kreatywność kiedyś, no a dzisiaj patrząc na pewno się cieszą, że następne pokolenia rosną. No właśnie, bo to jest ważne i te spotkania się przyjęły, bo to są cykliczne spotkania właśnie z tą jesienną biesiadą. Tak, to mamy taką tradycję, że właśnie na powiedzmy w tym okresie listopadowym, taką biesiadę jesienną robimy. Z jednej strony, żeby zamknąć jakby trochę już ten okres lata i tego, że kiedyś można było sobie spokojnie wychodzić na zewnątrz i mieliśmy różne spotkania też plenerze, zapraszaliśmy różnych ciekawych ludzi i różne atrakcje były dla podopiecznych na co dzień, a teraz jakby to wewnątrz, takie zakończenie lata, już tej jesiennej takiej właśnie atmosferze, żeby pobiesiadować, czyli żeby pośpiewać pieśni przede wszystkim ludowe nasze tu regionalne, główne ze Śląska Cieszyńskiego, no i posiedzieć, coś też zjeść i po prostu tak mile sobie spędzić czas. No właśnie, no bo znajdujemy się w Domu Opieki w Dzięgielowie. Jak to tutaj wygląda, co w ofercie i jakie tutaj usługi świadczy właśnie Dom Opieki? No, Dom Opieki jest prowadzony przez diakonat żeński Ebenezer Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego, kiedyś głównie przez siostry diakonise, dzisiaj wspomagają oczywiście, ale też oczywiście są ludzie, którzy na swoich różnych stanowiskach opiekują się jako powiedzmy pielęgniarki, opiekunki, jako pracownicy socjalni, terapeuci, oczywiście psycholog, rehabilitacja, także różne takie atrakcje mają oprócz tego, no, że wiadomo, ze względu na swój stan zdrowia, mieszkańcy mają też swoje ograniczenia, ale też się tu nie nudzą, bo mamy chór, mamy zajęcia plastyczne, muzyczne, terapia jest szeroka, przygotowują różne ciekawe też i przedstawienia okolicznościowe, czy to związane z Bożym Narodzeniem, z Wielkanocą, czy właśnie takie wiersze, tak jak dzisiaj zaprezentowali na przykład znane na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień, trochę tak z humorem, czy też drugi, też to takie wspomnienia, myślę, też z dzieciństwa, gdy mówili ten wiersz Pan Hilary, który zgubił okulary, no i to jest też zawsze taka dla nich też i terapia, no powiedzmy pamięć się gdzieś tam rozwija, czy ją utrwala może bardziej, więc to są takie różne zajęcia, no i też ruchowe, no rehabilitacja, w szerokim tego słowa znaczeniu, w zależności też w zależności od tego, co może, czy co potrafi. Nie? No bo też mamy sporo osób leżących, które też nie mogą, powiedzmy, czynnie uczestniczyć w pewnych spotkaniach, zajęciach, modlitwach, nabożeństwach, też innych takich, powiedzmy, wydarzeniach. Cały czas staramy, żeby się coś działo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.